Polskie Muzeum Browarnictwa w Witnicy. Czas start 16. Jesteśmy w drodze. Tu ze mną jest Marcin oczywiście. Nie ma. Zuzana mówi, że jej nie ma. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for. Marcin, ty lubisz takie imprezy, co? Jasne. Browar. Bezalkoholowy dzisiaj, wyjątkowo. Bo ty kierowca. Do setek, do czasu. Zuzana też ma zero piwo? Nie, liśniowe. Ja z alkoholem, ale ja nie chcę, nie nakręcaj mnie, bo ja totalnie nie lubię. Moi drodzy, my jesteśmy już na miejscu, ale wciąż nie ma całej ekipy, bo jeszcze ma być Łukasz, Jarek, Kasia. Oni są spóźnieni, bo dzisiaj mieliście jakąś inną misję. Tak, idą. Widzę. Spóźnialcy, ekipa z Jeepa. Pierwszy Łukasz i Rokes, popularny w sieci. Siemano. Siema. Cześć Kasia. Siemaneczko. Co takie spóźnienie? Czy ja to wina? Co? No. Przedstaw koleżankę. Zuzanna, Łukasz mój przyjaciel, Jarek mój przyjaciel, moja przyjaciółka Kasia. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. Tu jeszcze. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity. I proszę Państwa, honorowy spóźnialski, najbardziej spóźniona osoba w Polsce. Co no? Cześć Magda. Cześć. Czemu tak długo? Bo Łukasz nie chciał jechać. It's mind over everything. Mam jeszcze takie pytanie, bo generalnie dzisiaj muzeum jest zamknięte. Kiedy będzie takie już otwarcie, że można przyjechać i obejrzeć? Już można się rejestrować. Co to da się rejestrować? Bo aby zwiedzać muzeum, trzeba wcześniej się zapisać ze względów organizacyjnych, ponieważ samo zwiedzanie wiąże się również z przygotowaniem do tego zwiedzania z naszej strony, ponieważ zwiedzane jest nie tylko muzeum przez zwiedzających, ale również linia produkcyjna Browaru Witnica działająca. No i musimy ją przygotować, poszczególne etapy pokazujemy, jak się waży prawdziwe piwo zgodnie z tradycyjną sztuką piwowarską. Każdy, kto wyjdzie z tego muzeum, pozna nie tylko historię, ale również zobaczy, jak powstaje piwo lubuskie, które obecnie jest dostępne w sklepach. Fantastycznie, czyli generalnie też można powiedzieć, że muzeum jest otwarte, też jakby tak jest pokazywane na otwartym sercu. Dokładnie, no dokładnie. Super. No na pewno jest to moment, na który bardzo długo czekaliśmy, czyli jest to moment, kiedy nasze muzeum zostało dofinansowane i zostało dopracowane do standardów najwyższych, tak? Teraz każdy, jak będzie mógł, kto będzie chciał zobaczyć muzeum, będzie mógł wejść
i zapoznać się z tym, jak funkcjonuje nasz browar, który powstał w 1848 roku, a ponadto jest to jedyny browar na ziemi lubuskiej. Dobra, teraz moi drodzy, jako VIP-owie wchodzimy do strefy VIP. Zapraszam, chodźcie. Strefa VIP, coś takiego, gdzie my, jako osoby, które psiały medialne i zdane, możemy zjeść sobie i wypić za darmo. Między innymi są też pracownicy i osoby organizacyjne całego eventu. Po drugiej stronie, czyli tutaj mamy scenę, no chodź zobaczyć do naszych przyjaciół. Come on. Łukasz, dawaj na nazwasz. No, Jarek jest z nami Marcin, jest z nami Zuzanna, jest Kasia i nawet jakiś nowy kolega, z czymś rozmawiałem, ale nie wiem o czym, możemy się za chwilę dowiedzieć. Muzeum Browarnictwa Witnice.